Kasiu, znajdujemy się dzisiaj na lotnisku. Tak. Ostatnia prosta przed występami na Eurowizji. To jest ostatni zakręt, moim zdaniem. Ostatni zakręt, czyli chyba stresy nadszedł. Przed prostą, tak, dokładnie. Prosta to będzie, jak już będę w finale. Tego ci oczywiście życzymy, ale czy dzisiaj już poczułaś ten stres, właśnie będąc tutaj na lotnisku? Nie, właśnie dzisiaj ten stres trochę odpłynął. Wczoraj miałam taki jeden dzień, że zaczęłam sobie jakoś to wszystko wizualizować i jakoś tak się rozdygotałam wewnętrznie, ale dzisiaj już jest znacznie lepiej, szczególnie, że tak dużo wspaniałych ludzi żegna mnie tutaj na lotnisko i to jest fajne, że tak bardzo i tyle osób we mnie wierzy, więc nawet jeżeli ja czasem tą wiarę tracę, to mam wokoło ludzi, którzy wierzą zamiast mnie. No właśnie, fani dopisali także dzisiaj, chociażby tak. Za nami stoją właśnie z flagami. Czy to wsparcie ci pomaga też, będzie ci pomagało też później już w Kijowie? No na pewno. Myślę, że to jest nieprzecenione wsparcie tak naprawdę i to jest, ja doświadczam, tak jak mówiłam, tego pierwszy raz w swoim życiu, że tak wiele ludzi mnie wspiera i pisze, że właśnie Kasiu, tak czy tak cokolwiek się nie wydarzy, to dla nas już wygrałaś, jesteśmy z tobą i wierzymy. No to jest piękny moment dla mnie i oby chwilo trwaj. Czy wszystko dopięte jest na ostatni guzik? Dokładnie na ostatni. Na ostatnią chwilę. Na ostatnią prostą jest zapięte, nie. Jest wszystko już, myślę, dopięte na ostatni guzik. Tak naprawdę jeszcze wszystko okaże się już tam na miejscu, kiedy odpalimy wizualizację, kiedy ja z Mateuszem staniemy na scenie na próbie i nagramy sobie tą próbę i zobaczymy, jak to wszystko tam brzmi. Co będzie na tych wizualizacjach? Ty! Naprawdę? No to ja tym bardziej teraz już czekam. A tak na poważnie, no to zobaczycie. Czyli nie chcesz nam po prostu zdradzić tajemnicy? Nie chcę zdradzać. A czy dostałaś jakieś wskazówki od poprzednich reprezentantów? Wiesz co, jeszcze tak jak, chyba nie wiem, czy tobie mówiłam, że właśnie Michał wręczał mi taką nagrodę z pewnego programu, w którym wygrałam jako ta, która powinna preselekcję jeszcze wygrać, więc Michał wręczał mi nagrodę i powiedział, nie martw się, wszystko będzie dobrze, ale to jeszcze było przed preselekcjami. Na razie jakby nie rozmawiałam z nikim jeszcze, ale myślę, że każdy tak naprawdę z tych ludzi, którzy tego doświadczyli, pewnie trzymają mocno kciuki i życzą, żeby się nie jakoś bardzo nie zestresować, bo na pewno będzie stresujące, to jest normalne, ale trzeba sobie jakoś poradzić. Czy przejmujesz się konkurencją? Wiesz co, staram się tak nie myśleć, oczywiście ja doceniam konkurencję, bo rzeczywiście jest wiele wybitnych, świetnych wokalistów, bardzo dobrych, dużo fajnych piosenek, więc myślę, że te szanse są bardzo wyrównane i tak naprawdę, kurczę, każdy chce znaleźć się w tym finale, no każdy ma to samo marzenie, więc tak jak w piłce nożnej, no zawsze ktoś musi przegrać, tak? I zawsze jest żal tego, który przegrywa. To rozumiem, że tak, największym marzeniem być teraz w finale, tak. To jeszcze powiedz drugie marzenie, czyli które miejsce byś chciała zająć? Tego nie wiem. Nie wybiegam aż tak bardzo w przód. Jeżeli znajdę się w finale, wtedy będę się zastanawiała, jak widzę swoje szanse w tymże finale, która ewentualnie mogę tam być. Ale wierzysz w swoje możliwości, swoje zwycięstwo? Wierzę w swoje możliwości głosowe, wierzę w to, że przygotowałam się bardzo solidnie do tego wydarzenia. Ja wierzę w siebie, tylko jakby ja, moje zadanie i moja praca kończy się na tym, że muszę dobrze zaśpiewać, a co potem się wydarzy, to już na to nie mamy niestety wpływu. No. Jeżeli ludzie nie zechcą na nas zagłosować, to po prostu nie zagłosują. Oby zagłosowali. Leć po zwycięstwo. Życzymy ci wszystkiego dobrego i dzięki. Do finału. Dobra, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.